Arkadiusz Żabka, witam w Radio 90. Z nami prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jeszcze dwa dni temu w roli grabarza na deskach Teatru Ziemi Rybnickiej. Widzę, że moja sława idzie przede mną. Tak, rzeczywiście tak było. Bardzo udany spektakl. Myślę, recenzje pozytywne, panie redaktorze, ale to wszystko zasługa księdza Marka Norasa, no, który przygotował cały spektakl, zebrał ekipę do tego zespół Karan to Heal. No i mamy całkiem fajne wydarzenie. Ja przypomnę słuchaczom, Rybnicka opowieść Wigilii. To była odpowiedź ludzi, którzy związani są z miastem, na to, co się dzieje. Przesłanie bardzo krzepiące. Oby więcej takich projektów. Bo... Tak, no bo warto powiedzieć, że też pieniążki poszły na Fundację Mali Wspaniali. Z tego, co wiem, to zebrano po spektaklu kwotę 18 tysięcy złotych na zakup sprzętu właśnie na oddział pediatryczny. Także myślę, że warto było. A w roli grabarza, jak się pan czuł? Albo kopidoła, jak niektórzy mówili? Niektórzy mówili kopidoła. No, pewne nowe doświadczenie, ta deski sceniczne, no nie jest zawodowym aktorem, no ale jak powiedziałem, recenzje dość dobre, ale wszyscy się bardzo starali, bardzo się przyjęli, kilka prób, niektórzy nawet kilkanaście, no i efekt, myślę, że całkiem. No tak, faktycznie recenzje bardzo pozytywne, także część radiowców była na radio90.pl, galeria zdjęć. Panie prezydencie, życie to nie teatr, ale pan jakiś spektakl przygotował dla radnych podczas ostatniej nadzwyczajnej sesji, kiedy pan ku zaskoczeniu radnych opuścił sesję. Sesja nadzwyczajna, jak to sesja nadzwyczajna, moim zdaniem bardziej kontekst był odgrzewania informacji, które tak naprawdę dostępne są na etapie interpelacji. No a część radnych rzeczywiście chciała chyba jakiegoś spektaklu. No nie chciałem w tym uczestniczyć, zresztą porządek tak był skonstruowany, że przewidziano dyskusję. No a ja jestem gościem na Radzie Miasta, no jeżeli radni chcieli dyskutować, no to mieli okazję. Tak, ale skoro pan przyszedł... A czy dyskusja była sensowna, dobrze. No to... Ale panie prezydencie, no nadzwyczajna sesja poświęcona gospodarce komunalnej. Skoro pan przychodzi na tą sesję, poświęca swój czas, no to po co wychodzi? No przede wszystkim towarzyszyłem prezesowi nowej spółki, który przedstawił w prezentacji wszystkie dane, założenia. No szkoda, że radni opozycyjni nie skorzystali z okazji, żeby napisać po prostu interpelację i otrzymać te dane, albo po prostu zadzwonić do pana prezesa. Myślę, że bardziej ten element polityczny był ważny niż sama rozmowa i próba przyjęcia wyjaśnień. Ale pana radni koledzy z ugrupowania, no byli zaskoczeni tym ruchem? Znaczy nie wiedzieli, że ja wyjdę, bo miałem spotkanie przed sesją i myślę, że przyjęli tam to ze zrozumieniem. No myślę, że byli zdegustowani samą dyskusją, jakością tej dyskusji, no bo to argumenty argumentami, ale racja po mojej stronie musi być. I chyba tak to trochę wyglądało. No i pan ma swoją rację, oni mają swoje racje. Znaczy ja mam argumenty i mam konkretne analizy, a reszta no to... Dobrze. Panie prezydencie, to jest spółka komunikacyjna, która była przedmiotem tejże nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, ale mamy nowy rok, rok 2023. Jaki on będzie dla miasta Rybnika? On przede wszystkim budżetowo jest rokiem bardzo trudnym i to jest sytuacja ogólnopolska samorządów. Te zmiany podatkowe spowodowały, że dochody bieżące, czyli ten taki fundament dochodów samorządowych, no został mocno nadszarpnięty. Z punktu widzenia miasta, no ja robię wszystko, żeby utrzymywać kierunek inwestycyjny, żeby utrzymywać ten kierunek zabiegania o środki europejskie. Dzisiaj też tu mamy no, duże napięcie, delikatnie mówiąc, i zastanawiam się, co z tego wyjdzie, bo tak naprawdę samorząd jest potężnym inwestorem w Polsce. Dobrze, to jakie inwestycje mają być realizowane? No przede wszystkim droga Pszczyna-Racibórz, drugi etap, czyli ulicy Wodzisławskiej do ulicy Sportowej. To jest zadanie, które no, chciałbym dokończyć. Potężna obwodnica właściwie miasta Rybnika, jednocześnie ten element układu komunikacyjnego całego subregionu. Na pewno kontynuujemy z rozbudowę strefy śródmiejskiej, na pewno budujemy dalej kwestie związane z terenami inwestycyjnymi. To też jest ważny element, bo chciałbym pokazać inwestycyjnie okolice ulicy Sportowej. Tam mamy konkretny już projekt na cały układ komunikacyjny, dojazd. Też to jest związane z drogą Pszczyna-Racibórz. Budownictwo socjalne i komunalne. Tu też byśmy chcieli cały czas inwestować. No i przede wszystkim kwestie smogowe. Przeszło 40 milionów, pójdzie znowu na termomodernizację, na dokończenie tego, co jest dla miasta dzisiaj. No byliśmy tutaj symbolem, ta stolica smogowa Polski i dzisiaj mam nadzieję, że widać, że jest lepiej. Tak, te ostatnie dane, twarde dane pokazują, że w Rybniku jest lepsze powietrze. To jest
zasługa rybniczan. Zdecydowanie tak i tego, że dodali się trochę namówić na zmianę, bo ten problem przecież w Rybniku był od wielu, wielu lat i pamiętam pierwsze dyskusje w 2015 o jakim smogu, zawsze tak było, za komuny było gorzej, no a jest tak, że dali się rybniczanie namówić i za to im bardzo dziękuję. I te twarde dane, w 2010 mieliśmy 134 dni, gdy poziom PM10, czyli tego zapylenia, był przekroczony. Norma to 35 dni. Dzisiaj to jest 44. Gigantyczna praca została wykonana. Udało się też dzięki Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków trochę uporządkować, usystematyzować te źródła ciepła, czyli wiemy już czym palimy. No i cóż, trochę pracy jeszcze przed nami, ale jest naprawdę dużo lepiej. Tak, ale to też wie pan, że zasługa czynników zewnętrznych. Jeżeli wieje, to smogu nie ma. Tak, ale panie redaktorze, też mogę powiedzieć, że dzisiaj wiemy, że połowa pieców węglowych to są piece piątej klasy. To oznacza, że kilka tysięcy tych pieców wymieniono i myślę, że tu jest efekt. Dzisiaj w zasobie miejskim tak naprawdę, w administracji, w szkołach, prawie że nie mamy źródeł węglowych. ZGM nadal walczy. Myślę, że kolejne dwa lata to będzie wycofanie się w ogóle Rybnika z palenia węgla. Trzymamy kciuki za to, żeby smog opuścił miasto Rybnik, ale skoro pojawił się węgiel, to pytanie, dlaczego cały czas rybniczanie nie wiedzą, gdzie mają kupić ten węgiel po preferencyjnej cenie. Mamy początek stycznia, do końca grudnia miasto miało na BP ogłosić, kto to taki. Nie podpisała, z tego co wiem, Polska Grupa Górnicza umowy z firmą, która się zgłosiła zgodnie z tym trybem ustawowym. No, też nie docierają do mnie jakieś takie tragiczne sygnały, że węgla naprawdę nie ma. No, cały czas powtarzam, jesteśmy miejscem, gdzie mamy dwie czynne kopalnie. Zawsze rybniczanie kupowali węgiel na kopalni. Wiem, że dzisiaj brzmi to dziwnie, ale nadal do tego zachęcam. Dobrze, ale mamy początek roku i kolejne 1,5 tony przysługują. To prawda, że Lyski być może będą dostarczały rybniczanom. Jest taka możliwość. Węgiel? To jest decyzja danego samorządu. Ustawa na to pozwala. Pierwsza firma prywatna, jeżeli ta nie podpisze umowy, no to kwestia samorządu okolicznego, który się zgłosi. No cóż, sąsiadów się nie wybiera. A, to ma pan pretensje do wójta Lyskiego? Nie mam pretensji, nie. No z drugiej strony wydaje mi się trochę zabawne, że Lyski nagle chcą być tutaj centrum dystrybucji węgla dla rybnickiego kręgu węglowego. Panie prezydencie, początek roku 2023, więcej zapłacimy za śmieci, mniej odbiorów. Gdzie tu logika? No przede wszystkim proszę popatrzeć na cenę odbioru tych śmieci i robimy wszystko, walczymy o to, aby ta cena była jak najniższa i to się utrzymuje przynajmniej na takim poziomie, bym powiedział, średnim w ramach naszego województwa. Na pewno podjęliśmy te działania, aby trochę nad tą polityką śmieciową bardziej zapanować. Powołano też spółkę, która ma się zajmować przyszłością odbioru śmieci, no ale to są trochę dalsze dzieje. Dzisiaj płaca minimalna w górę, paliwo w górę. Ta cena jest no, pewnym uśrednieniem naszych możliwości i kwestii właśnie cenowych. Co jeszcze pójdzie w górę? Bilety komunikacji miejskiej? Bardzo bym nie chciał. Przyznam się, że jest tak, że robimy wszystko, aby ten tabor, który ma się pojawić w Rybniku, był nowoczesny. Chciałbym, żeby... Ale pan mówi, co chciałby, ale pytam, czy pójdą w górę? Tego jeszcze nie wiem, bo na dzień dzisiejszy nie prowadzimy jakichś specjalnych obliczeń. Robimy wszystko, aby tą cenę utrzymać. Czy będzie to możliwe? To zależy na przykład od ceny paliwa, która się pojawi. Mam nadzieję, że komunikacja będzie punktualna, systematyczna i przystępna cenowo. No nie odpowiedział pan na pytanie, ale rozumiem, że nie chciałby pan. Ja też bym nie chciał no podwyżek ogłaszać. No to wszystko jasne. Panie prezydencie, wczoraj pan ogłosił, że będzie rondo widmo w dzielnicy Orzepowice, przestanie być rondem widmo, ulica Storczyków dołączy. Tak, no to jest trochę element związany głównie z obsługą szpitala i to jest ten element, który gdzieś tam w tym układzie komunikacyjnym no, był taką pustką. No i mam nadzieję, że do jesieni uda się wybudować ten odcinek. Wiem, że w Orzepowicach są pewne emocje z tego powodu, ale z drugiej strony jest też tak, że no, rondo jest gotowe. Myślę, że wszyscy psychicznie już się przygotowali na to, że połączymy te dwa odcinki. Panie prezydencie, mówił pan na początku rozmowy o inwestycjach, jakie czekają na nas w tym roku. Otwarcie jesienią. Ale jesienią mamy wybory samorządowe. Myślę, że pan będzie chciał bardziej... Parlamentarne, tak. W tym naszym Myślę, terenie. Że pan będzie chciał wiosną otwierać, bo to przecież pan wtedy będzie startował. Jest tak, że do otwierania, do przecinania wstęg, jak się to ładnie mówi, zawsze z wielu chętnych. Cóż, jak jest problem, to prezydent, jak jest sukces, to pewno kilku innych też się znajdzie. Do tego jestem trochę przyzwyczajony, panie redaktorze. Panie prezydencie, ostatnie pytanie, bo teraz trafiło na nasze biurko błoto na Chodkiewicza, skarżą się mieszkańcy. To problem jest mi znany, rzeczywiście ta ulica no, domaga się jakiegoś tam remontu. Tu wiem, że emocje są, wiem, że mój zastępca tam był. Banery też widziałem.
No ale jest też tak, że decyzja mieszkańców była taka, że budują się w tym, a nie innym miejscu. Na pewno jest to gdzieś tam w planach, aby ta ulica prędzej czy później miała ten dywanik asfaltowy. Na razie gmińskie służby komunalne poprawiają. Dobrze, prezydent problem zna i to najważniejsze, aby go rozwiązał, to jeszcze przed nami. Porannym gościem Radia 90 był prezydent Rybnika Piotr Kuczera, Arkadiusz Żabka. Dziękuję internautom i dziękujemy słuchaczom. Dobrego dnia. Dziękuję.